Dzień dobry. Dzień dobry. Karol Nowarzewski. Tak. Bardzo proszę. Jestem Karol, mam 14 lat. Przyjechałam do sanatorium na turnus odchudzający. 113,3. Udało mi się zrzucić tutaj 8 kilo. Biodra w górę, brzuch wciągnąć, zacisnąć pośladki. Raz, dwa, trzy, a puść cztery. Jestem Pola, mam 10 lat. Chciałam trochę schudnąć. Masz w ogóle nadmierne kilogramy? Trochę. Co jest powodem, że masz nadmierne kilogramy? Podjadanie. Słodyczy i przekąsek takich różnych. Przez wiele lat myśleliśmy, że otyłość, szczególnie duża otyłość, jest problemem tylko i wyłącznie osób dorosłych, natomiast w tej chwili obserwujemy, że co najmniej 15% dzieci ma nadwagę lub otyłość. Bardzo trudno nam zauważyć, że nasze dzieci, które mają też mnóstwo własnych zobowiązań, własnych zajęć i tak dalej, no po prostu żyją niezdrowo, żyją w taki sposób, że budują tą swoją nadwagę, z której niestety bardzo często nie wyrosną. Otyłość jest chorobą. Jest przewlekłą chorobą bez skłonności do samowyleczenia, prowadzącą do wielu powikłań. Czyli jeżeli jest chorobą, to choroby się leczy. Przenosimy ciężar ciała. Raz na jedną nogę, raz na drugą. Czy są jakieś produkty, których nie możesz jeść? Na przykład fast foodów, albo różnych chipsów, batoników, lizaków, żelków. Bardzo ważny aspekt to jest współpraca rodziny, mamy, taty, babci z lekarzem. Jeżeli rzeczywiście te informacje, czy przy przyjęciu, czy przy wypisie przekazujemy rodzicom, powinny być one zdecydowanie akceptowane i wdrożone. Dlatego, że po zakończonym leczeniu dziecko wraca do swojego środowiska i wówczas dzieci wracając kupują sobie rzeczy, znaczy produkty niedozwolone, które potem niestety zaburzają ten cały proces. Chciałem być jak moi szczuplejsi rówieśnicy, być taki bardziej ruchliwy. No i przede wszystkim wtedy cierpiałem na to, że no, byłem wyśmiewany z powodu swojej tuszy i teraz, no i to też był taki zapalnik do tego, żeby schudnąć. Dobry. Dzień dobry, pani doktor. Przychodzę. Przeprowadzamy wdzięcznego pacjenta sprzed 10 lat. Dokładnie. No, pacjent inaczej wygląda dzisiaj. Tak. Przystojny młodzieniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartek jest szczególną osobą, która, zresztą widzieliśmy na tym filmiku, która w tym wszystkim żywo uczestniczyła. To małe dziecko pokazywało, co można i czego nie. Także w zasadzie ta rodzina jakby odpowiedziała na naszą propozycję, czyli uwzględniła wszystkie zalecenia plus silna motywacja u chłopca. I sam schudłbym przy Bartku 10 kg. Wszyscy na tym skorzystali, a Bartek miał motywację i widział, że nie musi tego sam robić, tylko ma w nas wsparcie, co nam oczywiście samym przysłużyło się bardzo. Świetnie się w ogóle składa. Piotrek, to jest Bartek. Mateusz, to jest Bartek. To jest nasz pacjent, który, to nie jest, słuchajcie, to jest szok teraz, coś się dzieje. To jest nasz pacjent, który był z nami w programie otyłości, chodzi do tej samej doktor, tutaj, do której was dzisiaj pokierowałam. To są moi pacjenci, którzy są u mnie dzisiaj, tak naprawdę pierwszy raz, którą mamy edukację. Chłopcy, to co wam powiedziałam, to wszystko przekazałam waszemu koledze wiele lat temu. No super, jest, jak się cieszę. To działa.